Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Realne zakupy. Dzisiaj będziemy przeglądać, kupować samochód do 10 tysięcy z instalacją gazową LPG oraz z manualną skrzynią biegów, gdyż odcinek o automatycznych skrzyniach będzie oddzielny. Co możemy w tej cenie kupić? Dobra, zaczynamy. Na pierwszy rzut oka pojawia nam się Skoda Fabia. Auto tutaj z silnikiem 1.4, także na pewno dosyć oszczędnym. Samochód ma przebieg 202 tysiące, ma instalację gazową, ma pełne wyposażenie, klimatyzację, jest to wersja kombi, czyli także samochód dosyć ładnie, dosyć zadbany w środku. Także na pewno można wśród tego modelu szukać także w tej cenie. Dobra, lecimy dalej. Co możemy w tej cenie kupić z instalacją gazową? Na pewno będę chciał pokazać samochody, powiedzmy, które mają dosyć małe przebiegi, bo to przy instalacjach gazowych ma znaczenie. Tutaj mamy auto Renault Laguna 2, 184 tysiące km przebiegu, czyli dosyć mało auto. Też z wyposażeniem ładnym jest tempomat, klimatronik, jest to wersja kombi, także w tej cenie na pewno instalację gazową jest dosyć dużo wymian. 2003 rok produkcji, cena 8000, także można także ten egzemplarz wziąć pod uwagę, powiedzmy, przy oglądaniu takich samochodów. Co tutaj mamy? Mamy Forda Focusa z instalacją gazową. LPG 8000 cena, jest to hatchback 5-drzwiowy. Tu już zaczynają się początki korozji jakieś na nadkolach z tyłu, aczkolwiek jest dosyć mały przebieg, 124 tysiące, silnik 1.6 stukonny. Także z instalacją gazową dosyć dużo wymian jest zrobionych. Także można wśród tych modeli także szukać samochodu. Ja oczywiście, tak jak powiedziałem, postaram się pokazać samochody, które mają przebiegi powiedzmy do 200 tysięcy, żeby mamy Forda Fusion z salonu polskiego, silnik 1.4, 80 koni, instalacja gazowa 174 tysiące km przebiegu. Z tego co widzę, jest to oferta prywatna, także warto rozważyć takie auto. Dosyć bogate wyposażenie, także klimatyzacja jest, także można ten model także zobaczyć. Co tutaj mamy z takich aut, które mają dosyć niski przebieg, powiedzmy do 200 tysięcy. Nie będziemy jakichś wynalazków oglądać. Mamy Chevroleta Kalosa za 8300, auto miejskie z instalacją gazową. Dosyć rzadko spotykane jest wyposażenie, także dosyć bogate. Jest klimatyzacja, także możemy jako auto miejskie także rozważać taki model. Co tutaj mamy z tych samochodów takich ciekawych? Mamy Peugeota 206 CCC, czyli coupe kabriolet. To też będzie oddzielny odcinek, powiedzmy, w tej cenie, co możemy kupić. Tutaj dosyć ciekawy egzemplarz. Silnik 2.0, 136 koni, benzyna z LPG. Także w tej cenie możemy sobie taki samochodzik także kupić. Dobra, co tutaj mamy z rodzinnych samochodów? Mitsubishi Space Star 1.6 LPG, czyli z instalacją gazową. Przebieg mały 160 tysięcy km. Tutaj mamy auto także dosyć zadbane, szczególnie powiedzmy środek, kierownica niezużyta, jest wyposażenie, klimatyzacja. Także możemy sobie taki egzemplarz obejrzeć w tej cenie. Dobra, co tutaj mamy dalej z klasyków gatunków? Mamy Fiata Grande Punto jako auto miejskie, cena 8,5 tysiąca.
Samochód z instalacją gazową, przebieg 190 tysięcy kilometrów, niskie spalanie gazu, także jest to dobry wybór dla dojazd takich miejskich, podmiejskich powiedzmy. Dobra, może przejdziemy do aut najdroższych, może w tej cenie znajdziemy powiedzmy samochody jeszcze mniej zużyte. Z ciekawych takich aut mamy Volkswagena New Beetle'a, także możemy sobie taki samochodzik dosyć ładnie wyglądający kupić w tej cenie. Silnik dwulitrowy z LPG, także dosyć dużo element części wymienionych w tej cenie, także to będzie dobry wybór. Może z większych samochodów zobaczymy Renault Lagunę. Cen 207 tysięcy przebiegu, 2005 rok produkcji. Tutaj mamy wersję poliftingową, czyli pozbawioną wielu wad. Ładne wnętrze, duży samochód kombi z instalacją gazową w tej cenie będzie także dobrym wyborem. Co tutaj mamy dalej z takich samochodów? Powiedzmy, mamy Nissana Primera z instalacją gazową, gazem sekwencyjnym, duże kombi, duży samochód dla rodziny. W tej cenie 10 tysięcy możemy sobie bez problemu takie auto sprawić. Silnik 1.8, 116-konny, benzyna z gazem, z kamerą cofania auto nawet, także dosyć bogate wyposażenie. Co tutaj mamy dalej wśród tych samochodów z takimi przebiegami dosyć niskimi? Chciałbym pokazać, żeby nie pokazywać aut, powiedzmy, jakichś zużytych przesadnie. Mamy Fiata Grande Punto, także 5-drzwiowe auto, silnik 1.2 z instalacją gazową. Miejskie, małe auto, rozsądne na pierwszy samochód. Przebieg 152 tysiące kilometrów. Telefon odsłonimy. Także klimatyzacja jest, dosyć ładne auto. Co tutaj mamy dalej z takich aut? Oczywiście są takie samochody jak Audi. Tutaj może pokażemy Dacia Sandero w tej cenie, czyli auto z instalacją gazową, jedne z najmłodszych. Mamy tutaj, mamy klimatyzację, czy nie mamy klimatyzacji? Nie, tutaj nie mamy klimatyzacji, czyli rocznik 2009, ale wersja biedna, bez klimatyzacji. No dobra, co tutaj mamy dalej z takich samochodów? Mamy z takich samochodów rodzinnych, mamy Renault Scenica z dosyć dużym bagażnikiem, z instalacją gazową, bogate wyposażenie, przesuwane fotele, silnik 1.6, 110-konny, także możemy rozważyć taki samochód. Może pokażmy coś z BMW, czyli tutaj nam się pojawia duże kombi E39 z gazem, 256 tysięcy przebiegu, cena 9900, pełne wyposażenie. Także ciekawy egzemplarz jak za tą cenę. O, pojawia nam się Dacia Sandero, tym razem z klimatyzacją, jeszcze młodszy samochód, 110 tysięcy przebiegu, jest instalacja gazowa. No, powiem szczerze, że w tej cenie chyba jeden z najmłodszych aut, tak naprawdę. Także warte, godne uwagi auto w tej cenie. Na pewno warto je sprawdzić, powiedzmy. Co tutaj mamy jeszcze z tych samochodów takich ciekawych? Może zobaczymy Volkswagena Golfa 4 z silnikiem 2.3 V5, czyli dosyć mocny motor z instalacją gazową, 170-konny, także auto dosyć ciekawe jak za tą cenę, na pewno warto je obejrzeć, powiedzmy, przed zakupem. Dobra, co tutaj mamy dalej? Tych samochodów jest sporo, aczkolwiek z małymi przebiegami, to szczególnie z gazem, to tych samochodów znacznie nam się zawęża krąg, szczególnie z przebiegami, powiedzmy, do 200 tysięcy. Tutaj może zobaczymy
jakieś chcę pokazać takie auta, powiedzmy z małymi przebiegami. Może zobaczymy BMW z tych mniejszych, serii 3, co można kupić w tej cenie. Także instalacja gazowa. Telefon odsłonimy. Silnik 1.8, 115-konny z instalacją gazową, także w tej cenie możemy sobie takie autko także kupić. No do 10 tysięcy już jest spory wybór tych samochodów. Aczkolwiek na pewno przed zakupem musimy się sporo także najeździć przed definitywnym, powiedzmy, zakupem danego auta, bo tych aut może zobaczymy Chevroletta Lacetti. Także dosyć młode auto, 2006 rok produkcji z instalacją gazową, z klimatyzacją. Nie ma klimatyzacji. Nie, jest klimatyzacja. Butla gazowa z polską homologacją. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Może na koniec jeszcze jakiś egzemplarz z Fiatów, powiedzmy, Fiat Linea w tej cenie, także to będzie młody egzemplarz, 2007 rok. Instalacja gazowa, klimatyzacja. Auto ma dosyć przebieg taki, powiedzmy, w miarę 175 tysięcy. No i rocznikowo jest to też stosunkowo młody samochód. Co tutaj jeszcze na koniec? Może pokażemy jeszcze jakiś samochód jeden, który nam się pojawi, a nie był wcześniej, powiedzmy, z jakiegoś modelu omawiany. Tych samochodów na pewno w tej cenie może zobaczymy na koniec Opla Zafirę jako auto rodzinne 1.8 z instalacją gazową. Oczywiście o autach rodzinnych będzie także oddzielny odcinek. Tutaj mamy dosyć ładny egzemplarz w środku zachowany. Przebieg to trochę powyżej 200 tysięcy kilometrów. Także to by było na tyle odnośnie tego odcinka. Tych samochodów z instalacją gazową jest sporo, aczkolwiek z małymi przebiegami nie jest tak. Tych samochodów, szczególnie do 200 tysięcy, do 150 tysięcy kilometrów, nie jest tak dużo tych samochodów w wyborze. Oczywiście im większa cena, tym tych samochodów nam się pojawiać będzie coraz więcej. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk, realne zakupy.